Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym food vlogu, czyli w filmie z serii Co jem w ciągu dnia. Dzisiaj mam dla was kolejne wyzwanie, dla was i dla siebie, bo będę testowała dietę roślinną w wersji surowej, czyli dietę witariańską. Już kiedyś miałam jakąś taką właśnie jednodniową przygodę z takim stylem jedzenia, ale zobaczymy jak mi pójdzie, zobaczymy czy może być smacznie, zobaczymy czy się da. Jest godzina 8 rano i zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą zjem, a w zasadzie wypiję. Po powrocie z Londynu zamówiłam sobie trochę warzywnych soków, słuchajcie, na podbicie witamin w moim organizmie i został mi słynny sok z celera. Kto może jest bardziej w trendach wellnessowych, ten wie, że dużo się o tym mówiło w ostatnich latach. Tu mamy seler naciowy i cytrynę, to jest 250 ml, jedna szklanka i wypiję sobie to jako pierwszą rzecz dzisiaj, oczywiście po ciepłej wodzie. Ciekawostka przyrodnicza, słuchajcie. Dzisiaj jak to nagrywam, mamy poniedziałek i ja wyobraźcie sobie, od czwartku nie piłam kawy, bo tak jak mówię, starałam się troszeczkę zresetować swój organizm po ostatnich wyjazdach, po ostatnich tygodniach. I na przykład wczoraj napiłam się matchy i chyba dzisiaj też spróbuję pociągnąć bez kawki, bo bardzo nie chciałabym tak strasznie na niej polegać codziennie i tak bardzo jej wyczekiwać. Oczywiście kocham smak kawy i będę ją piła, ale wiem, że picie kawy na czczo nie jest super wskazane, a ja zazwyczaj po wypiciu wody ciepłej od razu piję kawę przed jedzeniem, więc mam nadzieję, że picie matchy będzie taką zdrowszą alternatywą. Dajcie znać, co wy sądzicie i jakie wy macie nawyki, jeśli chodzi właśnie o picie kawy rano, bo też wiem, że do śniadania nie jest spoko, bo nie powinno się zapijać jedzenia, ale z drugiej strony, no po śniadaniu też mam ochotę na kawę, ale jednak ten rytuał porannej kawy jest bardzo kuszący. Nie wiem, może się przedstawię, że będę tak robić tylko w weekend, nie wiem. Dzisiaj spróbujemy z matchą. Dzisiaj po prostu, znaczy w ogóle nie wiem, czy matcha będzie potraktowana jako surowa dieta, bo to w sumie jest podgrzane mleko. No ale dobra, można, trochę pooszukuję. Witam w stacji robienia matchy. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Mam w ogóle taką piękną czarkę do matchy i tutaj wsypałam tak 2/3 łyżeczki takiej płaskiej matchy. To jest jakaś super japońska matcha, którą kiedyś dostałam, ale nie znam się na tym. Jak widzicie, to białe to jest erytrol, bo troszeczkę ją sobie słodzę, no bo jest dla mnie zbyt wytrawna. I zaraz dodam odrobinę gorącej wody, rozrobię całość tym urządzeniem właśnie do matchy i zaleję mlekiem owsianym, które podgrzewam. Także bardzo prosta sprawa. No jest to cudowny początek dnia, około 8:30, ja siadam do jakichś administracyjnych rzeczy z moją cudowną maczunią. Siedzę sobie tutaj jeszcze piżamkowo, wypiłam matchę, dzisiaj jest poniedziałek, więc robiłam podcastowy spam i słuchajcie, słucham sobie w tle Harry'ego Pottera, audiobooka w oryginale, ale o tym wam jeszcze poopowiadam. W każdym razie jest już chwila po 9, więc lecę robić śniadanie i śniadanie będzie wspaniałe. Absolutnie nie wymaga żadnego surowego poświęcenia, bo będzie to smoothie bowl w takim stylu nice cream, czyli to będzie smoothie bowl z mrożonych owoców, z masłem orzechowym i z kokosem i z orzechami, z nasionami konopi. Coś pokombinuję. Także do kuchni. Zapraszam. Przy okazji wam pokażę moje obecne trio suplementów. Biorę D3, B12 i CBD i teraz mam CBD z Aquasol. Ostatnio wam pokazywałam kanastę, ale to też jest bardzo fajna firma i te wszystkie rzeczy dostaniecie w ogóle na moim kochanym butiku sobie.com.pl, także zostawiam wam link i info o zniżce, a ja lecę do blendera. No to mamy tak, mrożonego banana, garść mrożonych jeżyn, mam tutaj jakieś dwie łyżeczki nasion chia, mam masło orzechowe, dodam jeszcze chyba trochę mleka sojowego, tutaj po drugiej stronie, słuchajcie, są adaptogeny z Cosmic Pantry, które też dodam
i całość posypię taką orzechową mieszanką, także zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Lody na śniadanie? Dlaczego nie? Nie wiem, czy wszystkiego nie zepsułam, bo lekko, leciutko, na najmniejszym ogniu podprażyłam orzechy, więc wybaczcie mi to. Mogłabym to zrobić w takim dehydratorze albo w piekarniku, ale zajęłoby to 5 godzin, więc po prostu no, troszeczkę poszłam na łatwiznę. No, jak widzicie, ma to cudowną konsystencję lodów, więc jestem mega podekscytowana. Na pewno jest przepyszne. Wybaczcie, że tak trzęsę tym ekranem, ale po prostu już bardzo na to ochotę. Dodałam oczywiście konopie i świeże listki mięty, także jest idealnie. Niech wybaczą mi wszystkie osoby, które mnie lubią, jak zachwycam się swoim jedzeniem, ale to jest tak przepyszne, że serio nie rozumiem, jak ktoś mógłby nie chcieć zjeść smoothie bowla, bo opowiada się, że to jest zbyt nudne i banalne i niesmakowite. No po prostu zobaczcie. Wspaniałe. No, w końcu przebrałam się za człowieka i słuchajcie, dzisiaj przychodzi do mnie na kolację moja przyjaciółka Ola, bo jak się mogliście zorientować, jestem w nowym mieszkaniu, przeprowadziłam się i to jest moja pierwsza kolacja jako gospodyni tutaj, więc robię surową ucztę. Będzie fajna kolacja, będzie eksperymentalny deser, ale o tym później, natomiast na lunch sobie zrobię takie wrapy sushi z nori z podrobionym ryżem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. Natomiast tutaj także zaraz będę szła do sklepu, żeby się zaopatrzyć w różne pyszności i też mam nadzieję, że uda mi się też jakieś właśnie roślinne, surowe półprodukty złapać, typu jakieś krakersy, no ale zobaczymy. W każdym razie wcześniej Wam mówiłam o tym, że słucham Harry'ego Pottera, bo dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z BookBeat, czyli z aplikacją do słuchania audiobooków, ale też do czytania e-booków, ale ja korzystam z niej głównie jako miejsce do słuchania audiobooków. Jak wiecie, kocham podcasty, więc myślę, że to była kwestia czasu, aż przerzucę się na audiobooki i powiem Wam, że jestem po prostu zauroczona, bo przez cały ten czas przeprowadzki słuchałam sobie Harry'ego Pottera. Ja od lat chciałam przeczytać Harry'ego Pottera w oryginale, bo to jest po angielsku, także super, bo mają też dużo książek po angielsku, co moim zdaniem jest w ogóle świetnym sposobem na naukę języka. I chciałam przeczytać Harry'ego Pottera, z drugiej strony to są bardzo grube książki, znam tę fabułę na pamięć, więc audiobook to jest dla mnie idealne rozwiązanie, bo nie muszę być aż tak bardzo skupiona i nawet jak na moment, wiecie, odpłynę, to nadal jestem na bieżąco, także to był bardzo miły taki przerywnik, taka właśnie nuta w tle. Natomiast jest tam bardzo dużo fajnych pozycji. Ja nie czytam zbyt wielu powieści, ale jest bardzo dużo literatury naukowej, ale też takiej self-helpowej. Chciałam Wam pokazać w ogóle, co mam dodane do biblioteki, czyli do domu. To się nazywa dom, ale przecież nagrywam na telefonie, więc nie mam, Wam pokażę. W każdym razie chciałam sobie nawet otworzyć na kompie, bo to jest milion kategorii. Generalnie właśnie literatura faktu, biografie, poezja, biznes i ekonomia, rozwój osobisty, języki. To jest też super, można sobie słuchać kursu językowego, w sensie można mieć kurs językowy w wersji audio. Natomiast ja na pewno mam dodane takie książki, na których bardzo mi zależy, oprócz wszystkich Harry'ch. To jest The Secret Life of Trees. Boże, co tam jeszcze było? O, The Way We Eat Now, czyli książka o tym, jak różne przemiany społeczno-kulturowe, różne trendy jedzeniowe wpłynęły na to, jak odżywiamy się dzisiaj, także moim zdaniem to jest super fajne. A z takich książek, które ja czytałam i są dostępne, jest na przykład Sapiens, jest Homo Deus i jest... Boże, brain fog totalny. Jest. A, How Not to Die, czyli jak nie umrzeć przedwcześnie, w ogóle super tytuł. Także co Wam mogę powiedzieć? A, że jeżeli użyjecie mojego kodu, czyli Karo, to przez 4 tygodnie będziecie mogli korzystać z tej aplikacji za free, także to jest ekstra. I oczywiście jest taka funkcja, że można dodawać sobie wybrane pozycje do biblioteki i można je pobierać na urządzenie i słuchać w trybie offline, co moim zdaniem jest ekstra, szczególnie kiedy podróżujemy na przykład. Też teraz może niewiele osób podróżuje, ale uważam, że jest to na pewno mega, mega wygodne w sytuacjach, kiedy nie mamy internetu. No i ja się bardzo wkręcam w audiobooki, więc dajcie mi znać, czy słuchacie audiobooków, a jeśli nie, to spróbujcie skorzystać z BookBeatu, bo wydaje mi się, że 4 tygodnie za darmo to jest naprawdę fajna opcja. A, jeszcze jedno miałam dodać, że
można sobie wybrać, regulować sobie lektora, na przykład można go przyspieszać albo zwalniać. Ja jeszcze tego nie robiłam, ale na przykład w Harry Potterze jest taki przepiękny, męski głos, no niesamowicie utalentowany facet i och, jakość jest po prostu świetna. No, piję sobie herbatę, która ostatnio jest moim ulubieńcem i niestety jest w torebce, bo dostałam ją i to jest Organic English Tea Shop nazywa się. I to jest biała herbata z kokosem i marakują i po prostu jest taka dobra. Uwielbiam. Także no, lecę słuchajcie na zakupy i my prawdopodobnie widzimy się na lunchu, a link do BookBeata znajdziecie w opisie. No dobra moi mili, herbata wypita, ubrałam się ciepło, wzięłam torby i lecę po zakupy. Kocham to miejsce i zostawię tutaj miliony. Zakupy zrobione. I teraz jeszcze wbijam do banku na chwilę i mam wszystko. Kochani, zaczynamy zabawę z lunchem i przyznam szczerze, że wygląda to całkiem epicko. Specjalnie dla Was to tak zaaranżowałam. Generalnie bazą do wrapów będą nori. O kurczę, teraz Wam pokażę ten ryż, bo w końcu zapomniałam go przynieść. Ale do tego będzie ogórek, marchewka, kapusta czerwona, awokado, kiełki czerwonej soczewicy, bo trochę martwi mnie kwestia białka w tej cudownej diecie. Jest mango i do tego będzie sos życia, czyli dużo tahini, dużo soku z cytryny, sos sojowy, mam akurat taki obniżonej zawartości sodu, może być też tamari i syrop klonowy. A to jest, słuchajcie, mój ryż, czyli udawany ryż z konjaku, czyli z algi. On jest jakiś super dietetyczny i tak dalej, i tak dalej. Trzeba go przepłukać ciepłą wodą i trzymajcie kciuki, że to będzie miało sens. No dobra, tak wygląda oficjalne stanowisko pracy i zabieram się za rolowanie. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka, wizualnie, jestem naprawdę całkiem pozytywnie zaskoczona. Może troszeczkę za luźno zwinęłam tutaj tego pierwszego, ale wygląda to ekstra. Zaraz zrobimy taste test, bo myślę, że jedzenie tego to będzie komedia. No dobrze, sprawdźmy to. Już nie pamiętam, który był który. No, ten luźny to był ten pierwszy. Trzeba jakoś to ugryźć, dosłownie. I zobaczymy, czy w ogóle da się to zjeść. W ogóle to był mój pomysł, słuchajcie. Nigdzie nie zaczerpnęłam inspiracji, tylko pomyślałam sobie, co by tutaj zrobić fajnego na lunch i jakoś się ten pomysł się rozwinął. No, trzymajcie kciuki za tego bardzo atrakcyjnego gryza. Zarobicie. Kocham ten moment. Ten ryż, niczym nie przypomina ryżu, tylko gluta, ale sprawia wrażenie, że coś się tutaj dzieje innego niż surowe warzywa. Kluczem jest wszystko, te połączenia smaków, w sensie i mango, i marchewka, i ogórek, i awokado. I chrupiąca kapusta to robi robotę, naprawdę. No. To tyle z nagrywania, bo wszystko mi wypada. Ale polecam, tylko dobrze doprawcie sos, żeby on był wyrazisty. Mocno słono, słodko, kwaśno, tahinowy. Ogólnie baja. Co można zjeść na surowy deser? Na przykład orzechy w surowej czekoladzie, więc kupiłam sobie to dzisiaj w Carrefourze i to będzie mój słodki snack po lunchu. Ja chciałam Wam szybko pokazać, co robię na deser. To są Raw Carrot Cake Bites z My Darling Vegan.
wyglądają w ten sposób i nie przepadam za surowymi ciastami, ale to wygląda dosyć obiecująco, także trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jak to będzie z nagrywaniem w kuchni, bo światło jest średnie. No, w każdym razie do przygotowania tego ciacha, na razie część ciastowa, jeszcze potem robimy frosting tak zwany. Mamy marchewkę, orzechy włoskie, daktyle, kokosa i tutaj mamy cynamon, gałkę muszkatołową, imbir i odrobinę soli. Blenduję najpierw to, potem dodaję to, chyba wszystko w sumie. Blenduję jeszcze raz, wykładam do naczynia i wrzucam do zamrażarki, także krok pierwszy. Podrzucę Wam oczywiście w opisie przepis. A uwaga, teraz hit. Piję sobie Earl Greya. Czajcie to? Szok. Pomyślałam, że jednak Wam pokażę, co robię, bo to jest może ciekawe, więc udało mi się to zblendować tak. No i teraz dodaję resztę. Nie mam takiej konsystencji pasty, ale obawiam się, że mój blender tego bardziej nie zmieni, więc potrzebujemy troszeczkę więcej składników, które są łatwiejsze w blendowaniu, więc myślę, że teraz się uda. Dobra, i teraz wszystkie składniki lecą dalej pod blender. I voilà, tak wygląda zblendowane ciasto. Wykładam do naczynka i do zamrażarki we go. Jeszcze uwaga, możecie się ze mnie śmiać, to jest w ogóle ciasteczko, a nie ciasto. Użyłam kartki jako papieru. Do widzenia. Przyszła pora, słuchajcie, na mój frosting i tutaj mamy SMS-a. Mamy nerkowce, mamy sok cytryny, syrop klonowy i co jeszcze? Trochę wody i jak to zblenduję, dodam jeszcze rozpuszczony olej kokosowy i wyleję na ochłodzony spód. I tyle. A, jeszcze wanilia. No dobra, wygląda to w ten sposób. No nie jest to polewa biała, bo dałam syrop klonowy, więc jest beżowa, ale leci do zamrażarki na 2 godziny. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, jestem dzisiaj mistrzem świata niemyślenia, bo wyszłam sobie z tego Carrefoura ileś tam godzin temu. Myślałam, że fajnie wszystko kupiłam. Zapomniałam o tym, że do zrobienia makaronu surowego z cukinii przyda się cukinia. Więc i tak przed chwilą właśnie pobiegłam jeszcze do sklepu i oprócz cukinii kupiłam też oliwę. Ważne, żeby kupować w szkle i w ciemnym opakowaniu, bo żeby zrobić zarąbiste, kremowe pesto, no bez oliwy trochę średnio. Więc to będzie totalnie improwizowany przepis. Mam tutaj trochę suchej i trochę świeżej bazylii. Mam, słuchajcie, namoczone nerkowce, do tego będzie dużo płatków drożdżowych, do tego będzie czosnek surowy, wiadomo, do tego będzie sok cytryny, sól, pieprz i oliwa. A jeśli chodzi o cukinię, to mam taki spiralizer z Tigera, którym zrobię makaron i słuchajcie, co ja jeszcze tutaj szykuję? A, do tego zrobię jeszcze caprese, czyli będzie awokado przełożone z pomidorkiem, do tego świeża bazylia, oliwa i do tego położę troszeczkę pesto z suszonych pomidorów i powinno być epicko. Także pokażę Wam gotowy sos i potem już pewnie całą naszą ucztę. Czy jestem surowa, czy nie? Najlepsza przekąska na świecie to jabłko polskie. Przyznam szczerze, że chyba nigdy się tak nie postarałam. Dobra, tutaj mamy zespiralizowaną cukinię. Tutaj zrobiłam caprese z awokado, pomidora, z rukolą, pesto suszonych pomidorów, z oliwkami i odrobiną balsamiku oraz oliwy, do tego sól, pieprz. Tutaj mam podprażone pestki, wiem, trochę oszustwo. Świeża bazylia, tutaj mamy nasze pesto, ono jest trochę gęste, no ale zobaczymy, jakoś sobie, myślę, damy radę. Tu mam jeszcze na start melona, trochę więcej płatków drożdżowych, no i moim zdaniem jest to po prostu piękne. Strasznie mi się chce z siebie śmiać, bo przed chwilą jakieś 100 razy zmieniłam aranżację tego stołu. No, po prostu byłam za dużo czasu. Teraz jest, myślę, cudownie. Wiedziałam, że to było zaskakujące. Ale stwierdziłam, że... Kochani, chciałam się z Wami pożegnać. Jest już prawie godzina 23. Ola wyszła, deser był przepyszny, także serdecznie Wam polecam. Ja już jestem bardzo zmęczona. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście trochę
inspiracji. To nie jest film, który ma promować dietę surową, a jedynie pokazać, że można jeść roślinnie na różne sposoby. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa!